Państwa gościem jest Łukasz Pacia, autor świeżo wydanej książki Smocz Pospolita, która właśnie wchodzi do księgarni. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Najpierw chciałem zapytać o smoki, bo one w twojej książce ratują Rzeczpospolitą. To dosyć przewrotny koncept, bo zazwyczaj te stworzenia były jakimś źródłem agresji i niechęci mieszkańców. Skąd taki pomysł? To prawda, muszę przyznać rację. Jakby cała literatura traktuje o smokach dokładnie w ten sposób. Ale też patrząc na to z drugiej strony, cała sztuka, twórczość człowieka polega, opiera się na pewnej przewrotności. Tak, ludzie dlatego chcą obcować ze sztuką, gdyż widzą w niej pewną odskocznię, pewną ucieczkę od rzeczywistości. I w dużej mierze cała działalność artystyczna polega właśnie na łamaniu konwencji. Dlatego kiedy pracowałem nad samym pomysłem, rozwijałem ten pomysł. To była moja pierwsza myśl, widziałem to od samego początku, że nie chcę opisywać, nie chcę podejść do tematów smoka w taki sposób klasyczny, tak? Mhm. Że jest tylko i wyłącznie zły, wszyscy się go boją i tak dalej. Chciałem po prostu coś wzbogacić w pewien sposób tą konwencję i uważam, że mi się to w pewien sposób udało, tak? Mamy tam smoka, po pierwsze, podstarzałego, stetryczałego, elokwentnego, zabawnego, więc myślę, że dla samego czytelnika jest to po prostu ciekawsze niż powielanie tej samej konwencji po raz wtóry. Ten język, którym się posługujesz, smok, stetryczały, elokwentny, no jest właśnie bardzo barwny w tych fragmentach, które już dostaliśmy. Skąd czerpiesz inspirację językową? To jest bardzo ciężkie pytanie. Może tak, zacznę w ten sposób. Zaczynając pisać tą książkę, miałem już w głowie pewien koncept. Wiedziałem, że nie chcę, żeby ona była bardzo długa. Nie chciałem się nastawiać na właśnie to, żeby czytelnik spędził z tą książką tygodnie. Wolałem, żeby to była taka książka agresywna. W takim dobrym znaczeniu tego słowa, że po prostu czytelnik bierze ją do ręki, bierze ją w dłonie, zaczyna czytać i nie może się od niej oderwać. Tak? I wydaje mi się, że taki efekt można osiągnąć właśnie ciekawą fabułą, oczywiście, rzecz jasna, ale także takim językiem, który jest barwny, jest charakterystyczny i zachęca do czytania. Więc wiedziałem, że nie chcę od samego początku, że nie chcę tworzyć, opierać się na języku staropolskim, mimo iż odnoszę się do czasów starych. Wiedziałem, że i do XVIII wieku, wiedziałem, że nie chcę stylizować tego na staropolszczyznę, bo to by było troszkę zbyt trudne do czytania. Więc powiedziałbym, że wyszedł mi taki miszmasz po prostu elokwentnej polszczyzny. Nie wzorowałem się na żadnym jakby konkretnym pisarzu. Po prostu można powiedzieć, że to, co stworzyłem, lekko odbiega od polszczyzny. Tak, bierze z niej to, co najbardziej takie barwne, najbardziej charakterystyczne, opiera się na zabawach słownych, ale na pewno to nie jest staropolszczyzna i na pewno to nie jest język ciężki, trudny, ciężkostrawny. Tak to nazwijmy. Przyznajesz, że pomysł na napisanie powieści wziął ci się z pobytu twojego w Opolu, gdzie studiowałeś slawistykę. Tak. Czy faktycznie może być tak, że postacie, które ukazane są w książce, są inspirowane rzeczywistymi osobami, które tam spotkałeś? Nie ma takiego bezpośredniego przełożenia, że spotkałem jakąś osobę i opisuję ją w książce pod zmienionym imieniem, nazwiskiem. Aczkolwiek właśnie tak, tego nie ukrywam, że cały ten pobyt na tej opolszczyźnie, która uważam, że jest w ten sposób kulturowo różna, odmienna od tej śląskości, z którą mamy do czynienia tutaj, no nie ukrywam, że ten pobyt na opolszczyźnie mnie zainspirował do tego, do napisania tej książki. Inne spojrzenia zainspirował w ten sposób, że mogłem rozwinąć zupełnie inne, spojrzeć na polskość z pewnym dystansem, tak? Jest tam jednak dużo osób mniejszości niemieckiej, jest tam dużo Ślązaków, powiedzmy dużo Ślązaków jest też na samym Śląsku, w Katowicach, ale tam jednak ta śląskość ma takie zabarwienie niemieckie. To było coś bardzo często, nie zawsze, ale bardzo często, więc to było takie dla mnie zupełnie nowum.
spędziłem tam wiele lat, moja żona też stamtąd pochodzi, więc jakby wrzeniłem się w tą kulturę, poznałem ją bardzo dobrze. I tak, niektóre postacie w pewien sposób, muszę przyznać, że mnie zainspirowały, ale nie odtwarzam ich bezpośrednio na kartach książki. To nie jest przełożenie jeden do jednego. Można zapytać o tą śląskość opolską, o której mówisz. Czym ona się różni od tej śląskości katowickiej? Bo to raczej tutaj na Śląsku Cieszyńskim jest, no raczej wydawałoby się, że ta opolszczyzna i Katowice to raczej są bliżej związane. No tak, tak, przeprowadziłem się do Katowic dopiero pół roku temu, więc tą śląskość katowicką jeszcze badam, jeszcze ją nadgryzam. No poza tym w Katowicach mieszka obecnie po prostu dużo, dużo Polaków, tak, nie samych Ślązaków. Ale porównując ją tutaj do tej śląskości na Śląsku Cieszyńskim, no na pewno pierwszą różnicą jest to, że ta nasza tutaj śląskość jest takim jakby kwiatuszkiem do korzuszka polskości, tak? Jest z nią w 100% kompatybilna. Nikt, no, nie mogę mówić za wszystkich, ale no, nie spotkałem się z tym, że jakimiś tendencjami separatystycznymi tutaj, czy niechęci do Polski, nie wiem, czy jest takie same twoje wrażenie, ale jakby ta polskość tutaj jest po prostu, śląskość tutaj jest jakby takim zabarwieniem polskości. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. No, Śląsk Cieszyński raczej historycznie był związany bardziej z Małopolską. Zresztą też wiele osób podkreśla, że te związki bardziej z Krakowem, aniżeli z Katowicami są wyraźniejsze niż właśnie z Górnym Śląskiem. Tak, tak, tak. Kulturowo na pewno jesteśmy jeszcze bardziej wymieszanym, tak? Mamy duże wpływy austriackie na Śląsku Cieszyńskim. Tak jak mówisz, że byliśmy podłączeni kulturowo pod Kraków. No natomiast ta śląskość na śląsko-opolskim była właśnie podłączona pod Niemcy, głównie pod Rzeszę niemiecką. I jest na pewno taka bardziej... jest tam na pewno... Nie chcę też zajść komuś za skórę albo pewnym środowiskom, ale na pewno jest tam dużo większy odsetek osób, które sympatyzują i przynależą do kultury, powiedzmy, niemieckiej, tak? Czują się Ślązakami, ale o takim zabarwieniu niemieckim. Tak jak na, powiedzmy, na Śląsku w Katowicach jest dużo takich Ślązaków o zabarwieniu mimo wszystko Polski, tam na przykład na Opolszczyźnie wpływ mniejszości niemieckiej, tak? Wszystkie organizacje mniejszości niemieckiej jest bardzo duży i to jakby czuć. To jakby czuć, że to jest coś zupełnie innego, bardziej jaskrawego, bardziej wyrazistego, tak? Podążając wątkiem, jak to sam ująłeś, odpoczynku od polskości w Opolu, no to później wyprowadziłeś się na Maltę. To był taki efekt zmęczenia tą kulturą Słowian, którą studiowałeś? Nie, no przez... Okej, po pierwsze odnośnie jeszcze samego Opola. Opole jest takim ciekawym miejscem, gdzie praktycznie jakby cała kultura opolska została zbudowana przez ludzi, którzy zostali przesiedleni ze wschodu, tak? Albo przybyszów, więc tam tej śląskości, że tak powiem, aż tak bardzo nie czuć. Ale jeśli się właśnie podróżuje po wszystkich tych wsiach, małych miasteczkach, opolszczyzny, gdzie rzeczywiście ta ludność jest mniej wymieszana, tam rzeczywiście zaczyna się coś zupełnie inny świat w moim mniemaniu. A co do twojego pytania o Maltę, przyznam szczerze, to nie była żadna wycieczka przed słowiańskością, przed polskością, ani przed nikim. To była po prostu taka chęć przygody i chęć zarobku. To był głównie pobyt zarobkowy, aczkolwiek no, spędziłem na Malcie 5 lat, więc przeistoczył się w dosyć długą przygodę i tak. Skąd decyzja o powrocie w takim razie? Nigdy nie planowaliśmy z moją obecną żoną, zostać za granicą na stałe. Jakby zawsze planowaliśmy powrót do Polski, więc uznaliśmy, że to jest 5 lat, to jest dobry moment, urodziła nam się córeczka, tęskniliśmy już trochę za rodziną, no trochę, nawet bardziej niż trochę, tęskniliśmy za zielenią Polski, za szerokimi ulicami i z wieloma innymi rzeczami, których na Malcie po prostu no, nie da się uświadczyć. Wracając jednak na Śląsk Cieszyński, czy ślady jego kultury można odnaleźć w Smoczpospolitej? Dobre pytanie. Tak, zastanawiałem się już nad tym wcześniej i chyba nie.
Chyba nie. Ta książka nie jest jakby o Śląsku Cieszyńskim, co może zawiedzie czytelników portalu OX. Jest na pewno o Śląsku jako takim, tak? Bo główny bohater pochodzi z tego Śląska, opolskiego co prawda, ale ze Śląska, więc traktuje o pewnym problemie też tożsamościowym, tak? To nie jest tylko książka o smoku, tylko traktuje o pewnym problemie tożsamościowym pomiędzy tożsamością polską, właśnie niemiecką, śląską. Ale sam myślę, że wątków Śląska Cieszyńskiego nie da się w tej książce zbyt wiele odnaleźć. Ale w głowie siedzi mi już bardzo fajna fabuła na książkę dziejącą się w Ustroniu. Także mam nadzieję, że uda mi się ją w następnych latach zrealizować. Mówisz o kontynuacji Smocz Pospolitej? O zupełnie innej książce. O zupełnie innej książce. Opowiedz. Jest w fazie pomysłu. Na papier nie zostały jeszcze przelane odnośnie tej książki o Ustroniu żadne konkretne pomysły, więc nie chciałbym za wiele o niej mówić. Na pewno będzie to pewne baśniowe podejście do historii Ustronia. A jakie dalsze losy Smocz Pospolitej? Bo została zapowiedziana jako pierwsza część minicyklu. Tak. Można powiedzieć, że ten minicykl, albo cykl minipowieści, jak to jest napisane, no, powoli przekształca się w coś większego i w coś innego. Bo rzeczywiście pracuję teraz nad kontynuacją i mogę już powiedzieć, że będzie to na pewno książka znacznie, co najmniej kilka razy dłuższa od pierwszej części, która jest właśnie weszła do księgarni. Będzie to pełnowymiarowa powieść, w której będą kontynuowane po prostu te same wątki, tym razem w innym środowisku, zupełnie inny wątek fabularny, ale ta sama postać bohatera, ten sam bohater, ta sama misja, ten sam styl. Mogę tylko zdradzić, że tak jak pierwsza część jest bardziej taka historyczno-baśniowa, druga będzie taką powieścią idącą w stronę grozy, powiedzmy. Z dużą dozą komedii, ale jednak grozy. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Łukasz Pacia. Dziękuję. Bardzo dziękuję Państwu i zachęcam do czytania.